Siemanko, witam was. Star Wars Battlefront 2. Dalej kontynuujemy kampanię dla pojedynczego gracza. Teraz będziemy grali Luke'em Skywalkerem na planecie Pidio. Będziemy szukać obserwatorium. Zobaczymy, jak sobie Luke Skywalker poradzi. Oto z tym zadaniem. Jako jedyny rycerz Jedi. Dobra. Dobra, Artu, pilnuj statku. Nic mi nie będzie. Zostań tu, dobrze? Dobra. Zlikwidujemy szturmowców. Wow. Ui. Wygląda na to, że Imperium też czegoś szuka. Dobra, skryć się. Kurde, to by się przydało wrócić mieszkanie świetną. Nie tego chciałem. Ale Luke, no co zrobisz, no? Jak cię atakują, no musi się bronić. Dobra, wszystkich. Coś jest, coś sprzecznego z naturą. Czy właśnie to mnie wzywa? A może chodzi o coś więcej? Chyba nie tylko mnie nie podoba się obecność Imperium. No i cóż dalej? Halo, czy ktoś mnie słyszy? A ty kto? Usłyszałem krzyki. Chyba potrzebujesz pomocy. Potrzebuję. Myślisz, że jakoś mnie wyciągniesz? Spokojnie.
Dlaczego mi pomogłeś? Przecież prosiłeś. Nie, to nie wystarczy. Lepsze to. Nie, zaczekaj! Słyszałem o Jedi setki historii. Przerażali mnie w dzieciństwie na Coruscant, ale ty... Doprawdy? Jeśli mamy przeżyć, musimy sobie pomagać. Do Jedi. Ja również. Najwyraźniej spotkaliśmy się za sprawą mocy. Co za szczęście. Samo szczęście nigdy nie wystarczy. Jasne, moc. Przebiłeś się przez moich ludzi dzięki niej, czy może dzięki mieczowi świetnemu? Przykro mi. Tak sądziłem. A dlaczego wciąż żyję? Nie dali mi szansy. Ty dałeś. Rupert! Osłaniaj mnie, a ja osłonię ciebie. Specjalnie mam jakiś wybór. Kurde, zwinne te robaczki. Dlaczego te stwory nas atakują? Wściekły się. Darliśmy się do ich domu. Ten pusztyn jest jak beton. Zastyga na zawołanie. I rozpada się na zawołanie. Jest tutaj. Zbliżamy się do obserwatorium Imperatora. Więc dlatego tu jesteś. Spokojnie. Mam je zniszczyć. Poczekaj. Obserwatorium jest chronione. Jeśli nie wyłączy systemu obronnego, cała jaskinia wybuchnie i pogrzebie nas żywcem. Pokryty bursztyny. Odsłonię terminal. I jak? Lepiej. System obronny aktywny. Zegar zaczął wtykać. Chyba puścimy robale! Twój system obronny denerwuje zwierzynę. Ja je powstrzymam. Ty pracuj! Daj. Ja mam gorszą robotę, nie? Też bym był niezadowolony. Co tam się stanęło, Del? Przecież mam wszystko pod kontrolą. Jeszcze wybite robaki. Dobra. Tutaj! Dzięki, zajmę się.
Sam bym nie dał rady. Myślę, że obaj mamy szczęście. A myślę, że Luke też by miał problem. Jedynie to co, no to na Artu by mógł liczyć, nie? Jeszcze. Dokąd to? Nigdzie. Cokolwiek jest tam w środku, nie podoba się robakom. No i niczego tu nie ma. Jak mam się dostać do środka? Mamy klucz. Po co Imperator miałby budować skarbiec otwierany wyłącznie mocą? A jak myślisz? Że ten, kto zniszczył zakon Jedi, potajemnie do niego należał? Nie. Mówię, że chłopiec na Coruscant bał się nie tej rzeczy, której powinien. Nie ma tu nic groźnego. Imperator chroni śmieci. To bezwartościowe. Nie do końca. A to co? Zatrzymam sobie ten kompas, jeśli pozwolisz. Mam rozkaz zniszczyć to miejsce. Czemu miałbym ci pozwolić? Bo cię proszę. Dzięki. Nie powstrzymam cię przed zniszczeniem skarbca. Ale nie sądzisz, że Imperium skrzywdziło dość niewinnych światów? Cieszę się, że cię spotkałem, Der. No i co teraz? Odchodzimy każdy w swoją stronę, udając, że nigdy się nie spotkaliśmy? Chyba nie zdołasz. Czuję w tobie konflikt. Oczywiście, że jest we mnie konflikt. Nie jestem ślepy. Wiem, do czego jest zdolne Imperium, ale... Co mi zostało? Wybór. Rebelia? Nie. Wybór by być lepszy. Niech moc będzie z tobą. A no, czasem jedno spotkanie potrafi spowodować dużo. Witamy, agencie Miko. Admirał zlecił ewakuację sojusznika z Vardo, z mojej ojczystej planety. Celem jest protektor Gleb, wysoka urzędniczka, która była mentorem agenta Haska i moim. Nie wiem, jaki to ma związek z operacją Popiół, ale pozostaje mi ufać admirałowi. Obrać kurs na Vardos. Vardos, twierdza Imperium. To nieugięty. Pomogliśmy mu na Fondorze. Co on tu właściwie robi? Cóż, przewozi ładunek. Transportuje te satelity. Moff Rave twierdzi, że są potrzebne do operacji Popiół. Nie ujawnił jednak jej celu. Admirał też nie. Już wiem dlaczego. Okej.
A się wkurzyła. Satelity skalibrowane. Wspaniale. Nie wzywałem pani, komandor Versio. Vardos to nasz cel? Jeden z wielu, tak. Czemu? Ta planeta, jej mieszkańcy, oni są lojalni wobec Imperium. To rozkaz Imperatora. Oczyścimy tę planetę, a potem inne. Strach położy się cieniem po galaktyce, a ta zapamięta, kto tu rządzi. To jest nasz dom. Imperium to jest nasz dom. A my wypełnimy rozkazy Imperatora. Nie wykonuję rozkazów nieboszczyków. Otrzymałaś rozkaz ode mnie! Aktywować satelitę teraz! Ruszaj na Vardos natychmiast. Sprowadź tu protektor gleb. To twój jedyny cel. To wszystko. Powiedziałem, to wszystko. Skontaktuj się z agentem Haskiem na Korwusie. Chcę z nim natychmiast porozmawiać. Swojej córce nie ufa. A to prosiaczek. No dobra, tu zakończymy ten odcineczek, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.